Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o perełkach mainstreamu. I będzie to jednocześnie film, odpowiedź na tak, w którym oznaczyła mnie i stworzyła ten tak poziomka, więc jeżeli jesteście ciekawi moich odpowiedzi na ten tak, to zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj o 11 perełkach mainstreamu. To oznacza dla mnie, że będzie to odcinek stricte o zapachach z mainstreamu i będzie to taki główny, bardzo znany mainstream. Nie będzie tutaj na przykład perfum arabskich, nie będzie perfum na przykład celebryckich, nie będzie perfum, które zostały wycofane, bo chciałabym, żebyście mogli niektóre z tych zapachów też dostać sami i wypróbować je sami i być może też kupić swoje własne buteleczki, a to mogłoby być troszkę trudne w przypadku perfum wycofanych. Chciałam trochę podkręcić grę i powiedzieć Wam tylko o perełkach mainstreamu z ostatnich 5 lat, to znaczy wydanych w ostatnich 5 latach, no ale nie byłam w stanie znaleźć 11 perełek. Są dobre zapachy, ale perełek znalazłam tylko 6-8. Zdecydowałam się więc, że opowiem Wam o perfumach, które zostały wydane po 2005 roku. Jeden zapach będzie, najstarszy będzie bodajże z 2006. Nie będę też Wam mówić tutaj o perfumach, które są takimi klasycznymi zapachami, ale zostały ostatnio odświeżone i wypuszczone na rynek w nowych opakowaniach albo i w nowym zapachu po reformulacji. O tym też nie będę mówić, bo to są perfumy z troszkę innej kategorii. To był taki przydługi wstęp, a teraz do sedna, czyli do samych perfum. Pierwsze pytanie od poziomki brzmi: marki, na które warto zwrócić uwagę w mainstreamie. Pomyślałam sobie, że są takie przynajmniej dwie marki, które według mnie należy znać i warto zwrócić uwagę na ich perfumy. Pierwszą z tych marek, tutaj zgodzę się z poziomką, bo ona też ją wymieniła w swoim materiale, będzie marka Sisley. To jest taka marka, która chyba właściwie nie zawiodła mnie żadnym wydawnictwem. Nie znam tych nowszych wydawnictw marki, niestety nie miałam okazji ich wąchać, ale jeżeli chodzi o te klasyczne, powiedzmy, wydawnictwa, to są od początku do końca perfumy dobre albo bardzo dobre. Jasne, są to perfumy dosyć specyficzne, bo po pierwsze raczej z tych droższych, a po drugie raczej z tych bardziej dojrzałych. I może nie wszyscy będą się nimi tak bardzo zachwycać jak ja, natomiast uważam, że sama marka wypuszcza naprawdę dobre zapachy. Drugą marką, którą należy znać, bo powiedzmy, że większość jej wydawnictw jest dobra albo bardzo dobra, to Kenzo. Może oprócz tych ostatnich wydawnictw, czyli perfum w takich wysokich buteleczkach jednokolorowych, te do końca mnie nie zachwyciły, ale jeżeli chodzi o inne wydawnictwa marki, to są to perfumy zdecydowanie warte uwagi. Być może niektóre skończą u Was na półce. Za bardzo dobrą markę, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, uważam Lalique. Ale Lalique trochę nie wpisuje się w moje gusta, dlatego mam niewiele zapachów tej firmy. Natomiast cena tych perfum, ale też buteleczki tych perfum, no i same zapachy są jak najbardziej na tak z mojej strony. Jeżeli chodzi o jakiś zapach, który chciałabym Wam pokazać w związku z tym pierwszym punktem, no to na pewno Soir de Lune od Sisleya, które są zapachem wspaniałym, różanym, różany szypr w takim starym stylu. Jest to zapach, o którym sporo mówiłam, o których to perfumach nagrałam osobny film, więc zapraszam Was tutaj do obejrzenia i posłuchania o szczegółach dotyczących tego zapachu. I myślę, że ten zapach jest takim reprezentatywnym dla marki Sisley. Jest to zapach taki bardziej cięższy, dojrzalszy, klasyczny, piękny, bo ma przepiękny korek i całe to wrażenie estetyczne jest jak najbardziej na tak. No i te perfumy też nie są tanie, ale są dobre. Tak jak pozostała większość zapachów od Sisleya.
Kolejne pytanie. Zapach mainstreamu, przy którym warto polować na starsze wersje. Uczciwie powiem, że perfumami nie interesuję się aż tak długo, żeby znać różne wersje różnych zapachów, a nawet jeżeli te różne wersje znam, to raczej staram się po prostu kupować te wersje, które mi się podobają i które są dostępne na rynku. Nie jestem jedną z tych osób, która poluje na starsze wersje, po prostu mi się nie chce, jestem na to za leniwa. Więc może tutaj troszkę zmienię ten punkt i powiem, że zapach mainstreamu, na który warto polować, bo zaraz go mogą wycofać. I tutaj mam jednego kandydata, nadal chyba jeszcze dostępnego. Nie ma oficjalnej informacji, czy te perfumy zostaną wycofane, ale jakoś ich mniej jest na rynku. A mowa o moim najnowszym nabytku, czyli Narciso Rodriguez, i to jest ta wersja Eau de Parfum Poudre. Kupiłam sobie w ramach limitu 5 zapachów w tym roku i to jest ten kolejny zapach. O nim zrobię osobny filmik w ramach tej mojej serii, ale mówiłam już o tym zapachu w odniesieniu do zapachu podstawowego z tej serii i tutaj możecie znaleźć też ten film, jeżeli chcecie zobaczyć. I muszę przyznać, że bardzo mi się te wrażenia z tych perfum nie zmieniły od tego momentu. Nadal uważam, że to jest przepiękne piżmo w moim ulubionym, puchatym wydaniu, ale jednocześnie jest tutaj też takiego troszkę coś ostrzejszego, troszkę ostrzejsze piżmo i brak temu zapachowi tego takiego elementu kremowości, który nadaje Magnolia w tej białej kostce. Przepiękny zapach i dlaczego o nim wspominam? Bo uważam, że jest super elegancki, ale nie trudny. Jest to takie piękne piżmo, które spodoba się, myślę, absolutnie każdemu wielbicielowi, wielbicielce piżma, a jednocześnie jest klasyczne, piękne, dobrze zmieszane, od początku do końca pachnie konkretnie, dobrze, nie ma kurzu, nie ma płaskości. Polecam właśnie ten zapach od Narciso Rodriguez'a. Teraz będzie jedna z moich ulubionych kategorii, bo kategoria numer 3 brzmi słodkie perełki mainstreamu. Spora część moich zapachów ma jakieś słodkie nuty i może nie lubię tych klasycznych słodkich nut, które są teraz tak bardzo popularne w perfumeriach, ale perfumy słodkie jako takie naprawdę lubię. Najbardziej lubię takie słodkości, które są wesołe, albo takie, które są bardzo eleganckie. I z takich bardzo eleganckich na pewno do numeru 1 w mojej kolekcji zaliczam L'Extase Rose Absolue od Nini Ricci, czyli ten zapach. Jest on już dość długo w mojej kolekcji. Mnóstwo o nim powiedziałam, bo uważam, że to jest świetny zapach. I to jest taka róża podana na sposób słodki. Mamy tu głównie róże, wanilię i pralinki, albo coś słodkiego. I to połączenie sprawia, że ten zapach jest jednocześnie bardzo współczesny. Bardzo w nurcie tej takiej perfumerii słodkościowej, którą mamy teraz, reprezentowaną chociażby przez La Vie Belle albo Very Good Girl. To jest ten kierunek, ale jednocześnie ten zapach jest elegancki. Jedne z moich ulubionych perfum różanych, przewspaniałe. Drugi zapach, o którym mogłabym powiedzieć w tej kategorii, to jest zdecydowanie zapach, którego już nie mam. Jest to zapach Zadig & Wolter This Is Her i to jest zapach, który miałam, który nadal lubię, ale oddałam przyjaciółce, bo wymieniłam się z nią za jeden z zapachów Hermesa. W tym zapachu marka Zadig & Wolter stworzyła dla nas zapach bardzo słodkiego drewna. Jest to zapach puchaty, jednocześnie drewniany, szalenie mocny, słodki, ale świetnie skomponowany. I chyba ja sobie jeszcze do niego wrócę i kupię też swoją buteleczkę, bo dalej go lubię, dalej uważam za świetny. Jest to taka piękna, puchata mleczność na drewnej bazie, również bardzo łatwa w noszeniu, ale dobrze skonstruowana. A takich zapachów zbyt wiele niestety w mainstreamie nie ma. I trzeci zapach, o którego zakupie dawno już myślę i chyba w końcu się na nie zdecyduję, to Prada Candy. Ten podstawowy zapach z całej serii Candy. A dlaczego on?
to nie jest bardzo zjawiskowy zapach. On nie mieni się milionem odcieni, ale co mi się w nim niesamowicie spodobało, kiedy go nosiłam, to to, jak wspaniały posmak zostawiał w gardle. Niektóre zapachy, nie wiem czy zauważyliście, zostawiają pewien posmak, pewne wrażenie w gardle. I tak na przykład szypr od Sisleya zostawia w moim gardle taki nieprzyjemny, drapiący posmak. Natomiast zapach Candy to jest przeciwieństwo zapachu Soir de Lune, bo Candy zostawia w moim gardle taką przyjemną, karmelową słodycz, karmelowo-mleczną. I za to wrażenie tak bardzo ten zapach mi się spodobał. Jest to prosta słodycz, trochę prosta w stylu Akoliny Pink Sugar, ale piękna w swojej prostocie. I dlatego też myślę o zakupie swojej buteleczki tego zapachu Prady i Wam też ten zapach bardzo polecam, zwłaszcza jeżeli go nigdy nie testowaliście. A teraz kategoria zupełnie nie moja, czyli kategoria numer 4, świeżość w mainstreamie. Nie jestem fanką świeżych perfum, tych raczej szukam w niszy, ale i mainstream ma nam coś ciekawego do zaprezentowania. Przede wszystkim w mojej opinii jest to zapach Cartier Bezevole, którego też już nie mam, bo razem z zapachem This Is Her wymieniłam za zapach Hermesa. I to jest zapach świeżych lilii, zapach świeży, ale nie cytrusowy. I to bardzo mi się w tym zapachu spodobało, jest to zapach świetny na lato, jeżeli lubicie klimaty takiej mroźnej kwiaciarni. To jest właśnie ten zapach dla Was. Inny zapach, który ostatnio testowałam, to L'Envers A Girl on Capri, czyli zapach z cytrusami, a jednak taki, który mi się podobał. Bo cytrusy mieszają się tutaj z takim wrażeniem praniowości, rozwieszonego czystego prania na słońcu i też to jest taki zapach, o którym myślę, czy by sobie go nie sprezentować, nie kupić do kolekcji, może na lato 2023. W każdym razie, jeżeli chcecie coś cytrusowego, coś świeżego i coś z akcentem prania, to będzie właśnie dobry wybór. No i numer 3, a numer 3 to jest takie moje ostatnie odkrycie. To jest zapach, który wąchałam ostatnio w Sephorze i powąchałam ten zapach tylko dlatego, że miał niesamowicie ciekawą buteleczkę, taką okrągłą, białą, która tutaj się właśnie obok mnie wyświetla. I tą buteleczką i tym zapachem było Issey Miyake A Drop Dissey, czyli zapach, który nazwałabym może nawet kontynuacją zapachu Estée Lauder Pleasures. Bo Estée Lauder Pleasures to jest ten zapach, który został wydany bodajże w 1995 roku, natomiast Drop Dissey to jest zapach wydany w 2021, nie pamiętam dokładnie dat, więc jest to piękna kontynuacja wątku zimnych kwiatów, ale z mocnym naciskiem na bez. Gdybym nie miała zapachu Pleasures w swojej kolekcji od Estée Lauder, to na 100% miałabym już ten zapach A Drop Dissey. Piękny zapach, jeżeli szukacie czegoś zimnego, znów bez cytrusów, ale za to z zimnymi kwiatami, a zwłaszcza bzem. Kolejna kategoria to zapach, który należy mieć na uwadze, choć jego wyjątkowość nie zawsze widać. Myślę, że takim zapachem będzie Love od Choparda, czyli ten zapach. O co chodzi z wyjątkowością, którą nie zawsze widać? Mam wrażenie, że wiele osób patrzy na ten zapach jako zapach różany. Jest to po prostu róża. Też na początku w taki sposób na ten zapach patrzyłam, ale potem bliżej mu się przyjrzałam, bliżej przyłożyłam nosek do tego zapachu i to nie jest zwykły różany zapach. Na mojej skórze ten zapach mieni się mnogością różnych róż. Jest tam róża orientalna, jest tam róża z przyprawami, jest tam róża taka herbaciana. Bardzo wiele róż w tym jednym flakoniku różanym znajdziemy. I to według mnie czyni te perfumy tak niesamowitymi, bo nie jest to jedna odsłona róży, to są mieniące się na skórze różne odcienie tego kwiatu.
Polecam, zwłaszcza dla wielbicieli róż, no bo róż tutaj dostatek w tym zapachu. Kolejna kategoria to, sobie napisałam w skrócie, wieczorowe, wyjątkowe, eleganckie, charakterne. W taki sposób mogłabym określić te perfumy. La Petite Robe Noire, Black Perfecto i to jest Guerlain. To jest taki zapach, który uważam, że będzie świetny na zimę, no i na wieczór, zwłaszcza na wieczór. Mamy tutaj pudrową wiśnię i ta wiśnia jest jednocześnie mocno charakterna. Tam nie ma mowy o lekkim, świeżym zapachu, ale przy okazji jest też według mnie bardzo wieczorowa i elegancka. To są takie dwa wykluczające się zestawienia i myślę, że te perfumy to taka osoba ubrana w suknię balową, martensy i ciężką czarną marynarkę albo ramoneskę. W taki sposób pachną te perfumy, jakby zderzają ze sobą dwa trochę przeciwstawne bieguny, ale pachnie to dobrze, i dlatego mam właśnie w swoich zbiorach ten zapach i bardzo, bardzo go lubię. Na koniec pozwolę sobie na małą modyfikację tego taga i dodam jeszcze jedną kategorię, która będzie takim mrugnięciem oczkiem do autorki tego taga, czyli do Poziomki. I ta kategoria brzmi nisza w mainstreamie, czyli perfumy, które są z mainstreamu, ale pachną niszowo. No i tutaj zwycięzca jest tylko jeden, a tym zwycięzcą jest Gucci Guilty Absolute. Czyli zapach, który już dawno miałabym w swoich zbiorach, gdyby mój przyjaciel go nie nosił. I to jest absolutna nisza w mainstreamie, bo mamy tutaj całą mnogość no, dosyć skomplikowanych woni. Mamy tutaj wetywerię, mamy tutaj benzynę, mamy tutaj siodło, mamy brud ziemi. No jest to taki zapach bardzo niszowy, a jednak położony na półkach mainstreamu. I to była moja odpowiedź na tak Poziomki. Jeżeli ktoś z Was mnie oglądających chciałby się dołączyć i podać też swoje typy w którejś z tych kategorii, to napiszcie mi je na dole w komentarzu. I jeżeli mogłabym kogoś nominować, to może Miss Potocki chciałabyś nagrać taką swoją odpowiedź na ten tag. Zapraszam Cię do zabawy. Ale też zapraszam do zabawy wszystkich innych youtuberów, youtuberki, które to oglądają. I to wszystko na dziś. Widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym perfumowym filmie. Trzymajcie się, cześć!